dla mnie znaczenie teraz ma taki spokój, modlitwa i połączenie się z Bogiem i odejście, godne odejście. Z księdzem Dudkiewiczem temat umierania przedyskutowaliśmy wielokrotnie. To zawsze jest wielka tajemnica. Pod względem moim, medycznym, sprawa jest stosunkowo prosta. Na tym etapie chory powolutku gaśnie. I ważniejsze jest towarzyszenie, bycie przy nim, trzymanie go za rękę, bycie z jego rodziną, niż w zasadzie samo leczenie, które już jest zredukowane. I nie jest to pierwszoplanowe działanie. Myślę, że właśnie w taki sposób zgadzam się z filozofią księdza Dudkiewicza, który zawsze stawiał chorego na pierwszym miejscu i w zasadzie to chory kierował nami, naszym postępowaniem, niż my nim. Ksiądz Eugeniusz przypominał, że chorzy, z którymi się spotyka, kierują do niego jakby trzy takie prośby. Pierwsza prośba to jest: wysłuchaj mnie, nie oceniaj mnie, nie mów mi wskazówek, nie dawaj mi recept, ale po prostu mnie wysłuchaj, co mam ci do powiedzenia. Druga prośba, na którą kierowali do niego chorzy, a na którą też uwrażliwiał nas, swoich uczniów, to była: zrób coś, aby mnie nie bolało. Uczyń coś, abym nie cierpiał. Wiemy, że człowiek przeżywa ból wszechogarniający, ból totalny, ból fizyczny, który można zniwelować środkami medycznymi, farmakologią, ale także przeżywa inne bóle, ból religijny, ból duchowy, ból socjalny. Trzecia prośba, którą kierowali do niego chorzy, to: bądź ze mną, jeżeli to będzie już miało miejsce. Nigdy nie nauczymy się tej jednostki chorobowej, jaką jest umieranie. Tę zna wyłącznie prawdę chory. I to właśnie on musi być sternikiem całego zespołu. To on nas prowadzi. Umieranie z jakiegokolwiek powodu, bo kiedy ja spotkałem się z Eugeniuszem, to byli głównie pacjenci onkologiczni. To proces, w którym sam chory wyznacza rytm, bo przecież to on umiera. A my wszyscy mamy niejako słuchać jego głosu, jego komunikacji pozawerbalnej, najmniejszego gestu. I to, przyznaję, był kłopot dla mnie, ale myślę, że jeszcze większy dla lekarzy, pielęgniarek, którzy byli nauczeni, że to oni wydają rozkazy, że to oni ordynują. Tymczasem to chorego mieliśmy słuchać i wielokrotnie widziałem, jak Eugeniusz na spotkaniach na przykład mówił: ale co chory o tym myśli? Co myślą o tym jego bliscy? Czy widzieliście jakieś sygnały, które on dawał? Czy na przykład jeszcze jakąś tam dodatkową terapię, czy cokolwiek zmienić? To mnie na początku dziwiło, ale potem, kiedy więcej byłem przy tych chorych, zrozumiałem, że to, co on mówił o tym, że on jest sternikiem, który ma wyznaczać kierunek, to
to było bardzo prawdziwe. I dzisiaj mówimy o tym, że nie mamy ani śmierci przyspieszać przez eutanazję, ani jej przedłużać przez uporczywą terapię. Czyli tak naprawdę pozwolić, żeby ten kres życia naturalnie przeszedł tak, jak chory sobie tego życzy, jak natura, opatrzność to wyznaczy, a my mamy tylko towarzyszyć, a nie ordynować i dyrygować. Ja generalnie lubię ludzi. Ludzie zawsze byli mi potrzebni, że tak powiem, do życia. Ludzi kocham. Ja myślę, że mnie też kochają. Ja z ludźmi bym przebywała do rana. Nawet bym spać nie potrzebowała. Czeka się bardzo na odwiedziny. Czeka się bardzo na przyjście wolontariusza, który obiecał, że przyjdzie. Tyle słońca w całym mieście, nie widziałeś tego jeszcze. Popatrz, popatrz, szerokimi ulicami niosą wszyscy zakochani. Popatrz, popatrz. No gdybym była młodsza, to na pewno zostałabym wolontariuszem. Brakuje mi słów. Kluczem tejże filozofii opieki jest praca zespołu ludzi. Nikt z tego zespołu nie umiałby pomóc sobie sam. Dopiero różnorodność tych osób, ich przygotowanie, osobowość, profesja, wyznawanie filozofii potrafi zaspokoić potrzeby chorego. Co jest bardzo istotne w zespole interdyscyplinarnym, to to, że nie powinno tu być hierarchii. Ksiądz Dutkiewicz jeszcze poszedł krok dalej. Jego, że tak powiem, marzeniem było, żeby to był zespół, który funkcjonuje na zasadzie grupy przyjaciół. Miałam w swojej pracy wielokrotnie takie doświadczenie takiego zespołu, że nie tylko staraliśmy się pomóc temu choremu i jego rodzinie, ale też wspieraliśmy się wzajemnie w myśl zasady jeden drugiego brzemiona noście, ponieważ pomagając choremu bywa tak, że sami również tracimy siły i ważne jest, żeby ktoś z osób, którym razem zależy nam na tym, żeby ten chory czuł się jak najlepiej, żeby to zauważył i też w jakimś sensie był wsparciem nie tylko dla chorego i dla jego najbliższych, ale też dla będącego obok członka zespołu interdyscyplinarnego. Przypomina mi się takie spotkanie z księdzem Dutkiewiczem, gdzie proponował młodym, uczącym się lekarzom, żeby zapoznać się nie tylko z historią choroby pacjenta, ale również z historią jego życia. Od tego czasu jak najrzadziej staram się ubierać biały fartuch, który jest symbolem takiej tradycyjnej służby zdrowia, co do której czasami chorzy na schyłku życia mają dużą rezerwę. Pamiętam też takie określenie, że na hospicjum po części ciąży odpowiedzialność za to, żeby chorzy mogli jeszcze jakby przywrócić wiarę w medycynę jako służbę zdrowiu. Dzień dobry. Cześć. Co tam u ciebie słychać?
kochany, nie płacz, żabko, w domku jesteśmy. No, w domku. O, witaj, Jasiu. Cześć, jak się czujesz? Dzisiaj wyjątkowo fajnie, także. Każde spotkanie z księdzem Dutkiewiczem ostatecznie kończyło się rozmową na temat hospicjum. Mówił o swoich radościach, o swoich smutkach, problemach i o swoich marzeniach. Zawsze też zachęcał do współpracy. Szukał jednak ludzi, którzy będą żarliwi, będą przekonani do tego, co robią. My dzisiaj także, idąc tym tropem, zapraszamy wszystkich do pomocy hospicjum. Każdy jak potrafi, jakie ma pasje, jakie ma umiejętności, ile ma czasu, byle robił to z radością serca i z przekonaniem i oddaniem. Teraz właśnie jestem wyciszona, pogodzona. Nigdy nie myślałam, że znajdę się w takim miejscu. I teraz widzę, że ja jestem zupełnie, akceptuję i tych ludzi umierających, i tych ludzi bardzo ciężko chorych. I po prostu to mnie nie przeraża.